Bolesław Szczodry urodził się w 1041 lub 1042 roku jako syn polskiego władcy, Kazimierza Odnowiciela oraz ruskiej księżniczki, Dobroniegi Marii. Jak zauważył Adam Dylewski, imię otrzymał on zapewne po swoim pradziadku, Bolesławie Chrobrym. Z tego względu, po objęciu rządów, dla odróżnienia dwóch władców, synowi Kazimierza zaczęto dodawać liczebnik sekundus, czyli drugi. Bolesław określany jest w polskiej historii dwoma przydomkami. Choć, jak zauważył profesor Tadeusz Grudziński, w polskiej historiografii i literaturze nosi miano śmiałego, to zgodnie z przyjętymi regułami właściwsze byłoby nazywanie go szczodrym. Badacz opiera swą tezę na przekonaniu, że decydować powinno źródło, w którym najwcześniej przy imieniu Bolesława pojawił się przydomek. W tym wypadku stało się to w kronice Gala Anonima z początków XII wieku, gdzie określenie Largus, czyli szczodry, nie dość że pojawia się kilkukrotnie, to dodatkowo jest stosowane w charakterze przezwiska. Inne terminy pojawiające się u kronikarza, takie jak śmiały, wojowniczy czy dziki, użyte zostały w znaczeniu przymiotnikowym. Dopiero w powstałej prawie dwa wieki później kronice wielkopolskiej zyskały one większe znaczenie. Zaś pierwsze z nie do końca jasnych przyczyn stało się wraz z czasem powszechnie przyjmowanym przydomkiem. Zdaniem profesora Jerzego Wyrozumskiego, syn Kazimierza Odnowiciela był zapewne świadomy dokonań swego wielkiego imiennika i przodka, któremu udało się doprowadzić państwo do szczytu potęgi oraz sięgnąć po królewską koronę. Być może to chęć do równania swemu pradziadkowi sprawiła. Że Bolesław stał się niezwykle ambitny. Ojciec mógł być dla niego autorytetem jako władca, dzięki któremu państwo polskie odrodziło się w dawnym kształcie. Ale najprawdopodobniej to rządy chrobrego stanowiły dla szczodrego punkt odniesienia. Wspomniany już Adam Dylewski w jednej ze swych publikacji stwierdził, że młodość Bolesława upłynęła zapewne na zdobywaniu wykształcenia oraz przygotowywaniu się do objęcia samodzielnej władzy w Polsce. Sposobność do tego nadarzyła się niezwykle szybko, bo już w 1058 roku. Wówczas to zmarł Kazimierz Odnowiciel, a Szczodry, nie mając jeszcze nawet 18 lat, objął rządy w państwie. Syn nie zamierzał poprzestać na osiągnięciach ojca i zadowolić się tytułem księcia. Jego horyzonty były o wiele szersze. Wzmiankowany profesor Wyrozumski zwrócił uwagę na fakt, że Kazimierz musiał odtwarzać państwo etapami, kładąc duży nacisk na odbudowę organizacji kościelnej. Proces ten jednak był długotrwały, przez co władca nie mógł prowadzić suwerennej polityki, osiągnięciu pokoronę nie wspominając. Jego starania nie poszły jednak na marne. Potomek odnowiciela odziedziczył kraj o wiele lepiej rozwinięty, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i gospodarczym. Dzięki temu Bolesław mógł realnie myśleć o uzyskaniu pełnej niezależności oraz zostaniu królem. W skład państwa, w którym Szczodry obejmował władzę, wchodziły Wielkopolska, Małopolska, Mazowsze, Kujawy oraz Śląsk. Sprawował on także zwierzchnictwo nad Pomorzem Wschodnim, z którego pobierał trybut. Książę położył główny nacisk na prowadzenie sprawnej i agresywnej polityki zagranicznej, co w dłuższej perspektywie odbiło się na sytuacji wewnętrznej kraju. Bolesław doskonale rozumiał, że jeżeli chce sięgnąć po koronę, musi uniezależnić się od niemieckich władców. Aby jednak osłabić ich wpływy w tej części Europy, potrzebował sojuszników, którzy podzielaliby jego punkt widzenia. Z tego względu zainteresował się sytuacją panującą na Węgrzech, by w pełni zrozumieć jednak wydarzenia mające miejsce u naszych sąsiadów Musimy cofnąć się do roku 1031. Jak pisze Adam Lubocki, podczas polowania zginął wtedy Emeryk, jedyny syn króla Stefana I Świętego. Monarcha był zrozpaczony, zaś poważnie o koronie zaczął myśleć książę Wazul, zwany również w niektórych źródłach Bazylim. Perspektywa objęcia tronu bardzo szybko zaczęła się oddalać, gdyż Stefan stwierdził, że mężczyzna nie nadaje się do sprawowania rządów. Pozbawiony złudzeń Wazul postanowił siłą przejąć władzę i targnął się na życie monarchy. Próba okazała się być jednak nieudana, a książę został za karę oślepiony. Z kolei jego synowie, Andrzej, Bela i Lewente, uciekli z Węgier, obawiając się o swoje bezpieczeństwo. Z początku udali się do Czech, później zaś przybyli do Polski. Tutaj drogi braci się rozeszły. Andrzej i Lewente wyruszyli w kierunku Rusi, zaś Bela postanowił zostać w naszym kraju. Nie ograniczał się jedynie do roli gościa, czynnie biorąc udział w walkach między Polakami i Pomorzanami. W nagrodę za okazane męstwo otrzymał za żonę córkę mieszka drugiego, z którą doczekał się dwójki dzieci. W roku 1046 na Węgry postanowił wrócić Andrzej, który w czasie pobytu na Rusi przyjął chrześcijaństwo. Sprawy przybrały dla niego korzystny obrót. Jak zauważył Kamil Janicki, król Piotr Orsoleo został obalony przez rebelię pogan pod przywództwem waty, a następnie oślepiony. Wkrótce Andrzej rozprawił się z buntownikami, a następnie uspokoił sytuację w państwie. Dwa lata po objęciu tronu sprowadził on na węgry Belę, któremu nadał zwierzchnictwo nad jedną trzecią obszaru całego państwa. Z racji tego, że Lewente zmarł w poprzednim roku, bracia zawarli ze sobą układ, w myśl którego po śmierci Andrzeja koronę oraz władzę w państwie miał objąć wzmiankowany już Bela. Zgoda między synami Wazula trwała przez kolejnych kilka lat. Wzajemne relacje zaczęły się jednak pogarszać od 1053 roku, kiedy to na świat przyszedł syn Andrzeja, Salomon. Król coraz częściej zaczął myśleć o tym, jak zabezpieczyć prawa swego potomka do tronu, nie zważając na wcześniejsze ustalenia z bratem? Wreszcie w roku 1057 wyznaczył Salomona na swego następcę poprzez koronację. Tym samym jawnie złamał umowę zawartą kilka lat wcześniej z Belą. Miał oczywiście świadomość, że ruch ten może doprowadzić do wojny domowej i zawczasu podjął odpowiednie kroki. Dotąd niechętny Niemcom władca postanowił przerwać konflikt trwający między państwami. W 1058 roku zawarł z kolei oficjalny pokój, którego gwarantem miało być małżeństwo jego syna z Judytą Marią, córką cesarza Henryka. Bela zrozumiał, że ma zbyt małe poparcie węgierskich możnych oraz ludu, by móc walczyć o swoje prawa do korony. Z tego też powodu, na przełomie 1059. I 1060 roku ponownie uciekł do Polski. Nie było w tym przypadku. Po pierwsze, Bolesław był jego krewniakiem, po drugie zaś, polski władca dawał coraz bardziej do zrozumienia, że pragnie uniezależnić się od wpływów Rzeszy. Szczodry postanowił udzielić pomocy Beli. Wiedział jednak, że bezpośrednia ingerencja w sprawy węgierskie może skończyć się interwencją ze strony cesarza. Z tego względu przekazał pod rozkazy wuja trzy polskie chówce. Bela nie próżnował i jeszcze w 1060 roku wkroczył na Węgry. Bardzo szybko zyskiwał sobie coraz większą liczbę zwolenników, w przeciwieństwie do Andrzeja, który wciąż tracił poparcie. Król nie powiedział jednak ostatniego słowa. Zwrócił się o pomoc do Niemców, którzy postanowili udzielić mu zbrojnego wsparcia. Pomimo tego, w decydującej bitwie, Węgierski monarcha poniósł klęskę. W czasie jej trwania Andrzej został ciężko ranny i niedługo potem zmarł. Jego syn Salomon, w obawie o swe życie, uciekł do Niemiec. Co ciekawe, bitwa mogła mieć zupełnie inny wynik, gdyby nie działania podjęte przez Szczodrego. W stronę Węgier zmierzała bowiem armia księcia czeskiego z Pitygniewa, która miała dołączyć do walki przeciwko Beli. Bolesław nie zamierzał jednak do tego dopuścić. I wraz ze swoimi wojskami ruszył w kierunku pogranicznego grodu Hradec. Władca Czech postąpił wówczas dokładnie tak, jak zakładał szczodry. Jak zauważył Tadeusz Grudziński, gdy tylko Spitygniew dowiedział się o polskiej wyprawie, postanowił zawrócić i bronić granic swojego kraju. Choć ostatecznie Bolesławowi nie udało się zdobyć grodu, to dzięki podjętym działaniom na tronie węgierskim zasiadł przychylny mu król. Prawdopodobnie jeszcze w tym samym roku polski władca przestał płacić spity gniewowi trybut ze Śląska, co było jawnym przeciwstawieniem się woli cesarza. Nie wszystko jednak szło po myśli Szczodrego. Wskutek nieudanej próby zdobycia Hradca śmierć poniosło wielu spośród jego wojów. Ciężką sytuację Polaków postanowili wykorzystać Pomorzanie, którzy zbuntowali się przeciwko Bolesławowi i oderwali od jego państwa obszar podporządkowany jeszcze zarządów rządów Kazimierza Odnowiciela. Do decydującego starcia doszło w 1063 roku, kiedy to książę, uzyskawszy informację o wtargnięciu wroga na swoje ziemię, postanowił nie czekać na zebranie się całego wojska i wyruszył przeciwko Pomorzanom, dysponując tylko przybocznymi. Zmiankowany już Kamil Janicki, opierając się na przekazach Gala Anonima, zwrócił uwagę na fakt, że chcąc przeciąć trasę przemarszu przeciwników, Bolesław zdecydował się na nieostrożną i forsowną podróż. Gdy w końcu udało mu się dogonić pomorzan, rozkazał swym wojom przekroczyć rozległą rzekę. Choć ostatecznie odniósł zwycięstwo, to sama decyzja była brzemienna w skutkach. Wielu jego pancernych straciło życie. A w samym państwie, jak zauważył Sławomir Leśniewski, ciężkie uzbrojenie przestało być popularne. Niemniej wskutek podjętych działań Bolesław przejął kontrolę co najmniej nad brzegami Wisły, aż do jej ujścia do Bałtyku. Oprócz prowadzenia walk z Pomorzanami Szczodry starał się realizować swe zamierzenia polityczne. Dwa lata wcześniej, w 1061 roku, zmarł czeski książę z Pitygniew a jego miejsce na tronie zajął młodszy brat o imieniu Wratysław. Stosunki polsko-czeskie nie należały w tamtym czasie do najlepszych. Tym bardziej więc może dziwić małżeństwo zawarte w 1062 roku między władcą Czech a Świętosławą, która była siostrą Bolesława. Było to zaskakujące z tego względu, że ostatnim razem Piastów i Przemyślidów połączyły tak ścisłe więzi zapanowania Mieszka I, kiedy to pojął on za żonę Dobrawę. Profesor Grudziński widział w tym działaniu głębszy sens. Jego zdaniem Szczodry chciał zapewnić sobie neutralność Wratysława przewidywanym konflikcie między Rzeszą, wspierającą Salomona, a Belą, popieranym przez polskiego księcia. W tym celu już wcześniej przyjął na swój dwór zbiegłego z Czech Jaromira, młodszego brata czeskiego władcy. Dzięki temu mógł wywierać wpływ na decyzje podejmowane przez Wratysława, któremu ciągle towarzyszyła obawa o to, czy w dogodnej chwili Jaromir nie upomni się o dzielnicę na Morawach? Z jednej strony Bolesław mógł zapewnić czeskiemu władcy powstrzymanie pretensji młodszego brata, a może nawet powrót do płacenia czynszu ze Śląska. Z drugiej zaś Wratysław mógł zaproponować neutralność w wypadku wojny między Rzeszą a Węgrami. Jak zauważył toruński badacz, wydanie świętosławy za czeskiego księcia byłoby więc przypieczętowaniem układu politycznego o którym źródła jednak bezpośrednio nie wspominają. Mimo licznych zabiegów podejmowanych ze strony Bolesława, cesarz nie dał za wygraną, i już we wrześniu 1063 roku niemieckie siły ruszyły w kierunku Węgier. Nim jeszcze przekroczyły granicę tego państwa, zmarł chorujący od dłuższego czasu Bela, a jego syn Geza nie był w stanie obronić kraju i uciekł wraz z bratem Władysławem do Polski. Henryk IV w końcu osadził na tronie węgierskim Salomona, jednak Szczodry nie zamierzał pogodzić się z takim stanem rzeczy. Jeszcze w tym samym roku Geza ponownie przekroczył granicę swej ojczyzny, tym razem stojąc na czele polskich wojsk. Jak zauważył wspominany już Adam Lubocki, książą został wkrótce poparty przez węgierskie rycerstwo, przez co los Salomona wydawał się być przesądzony. W konflikt między kuzynami zaangażował się jednak biskup Dezyderiusz. Dzięki działaniom którego w 1064 roku podpisane zostało porozumienie w Gür. Na jego mocy Salomon zachował władzę królewską, jednak zobowiązany został do nadania Gezie dokładnie tego samego obszaru, który kiedyś Andrzej przekazał Beli. Sytuacja na Węgrzech uspokoiła się na kilka kolejnych lat. Bolesław nie zamierzał jednak próżnować i wkrótce zaangażował się w kolejny spór. Tym razem dotyczył on wspomnianego wcześniej Jaromira, który na przełomie 1067 i 1068 roku wrócił do Czech. Po śmierci Sewera, dotychczasowego biskupa Pragi, zapragnął on zająć jego miejsce. To spotkało się ze stanowczym sprzeciwem Wratysława, który nie chciał o tym słyszeć. Niespodziewanie jednak przeciwko monarsze wystąpili zarówno pozostali bracia, jak i czescy wielmoże. Przywoływany już Kamil Janicki, bazując na kronice Kosmasa z Pragi, przypuszcza, że w konflikt wmieszał się również Szczodry. Polski władca miał wraz ze swą armią rozłożyć się blisko granicy z Czechami, czym dał jasno do zrozumienia, że to Jaromir powinien zostać kolejnym praskim biskupem. Wratysław ostatecznie ustąpił, jednak stosunki polsko-czeskie uległy znacznemu pogorszeniu. Oba państwa zaangażowały się w wojnę pograniczną i organizację wzajemnych wypraw łupieszczych. Nie przeszkodziło to jednak Bolesławowi snuć dalszych planów. Tym bardziej, że nadarzyła się ku temu znakomita okazja. W 1068 roku Ruś Kijowska padła ofiarą najazdu koczowniczego ludu połowców. W decydującej bitwie udało im się nawet odnieść zwycięstwo nad ówczesnym władcą Rusi Izjasławem i z Jasławem I., który zmuszony był wycofać się do Kijowa. Nie zagrzał tam jednak miejsca na długo, gdyż wzburzeni poddani podnieśli przeciwko niemu bunt, w wyniku którego rządy w państwie przejął książę Połocki Wsiesław. I Zjasław postanowił uciec z kraju i szukać pomocy w Polsce. Kierunek ten, a jakże, nie był przypadkowy. Profesor Jerzy Wyrozumski, w rozmowie z Mirosławem Maciorowskim, zauważył, że władca Rusi był podwójnie spokrewniony z Piastami. Jego żoną była bowiem Gertruda, siostra Kazimierza Odnowiciela, zaś ciotką Dobroniega Maria, matka Bolesława Szczodrego. Polski książę postanowił pomóc wujowi i już w 1069 roku ruszył na czele swych wojsk w kierunku Kijowa. Wsiesław z początku pragnął stawić czoła przeciwnikowi, jednak usłyszawszy o rozmiarach wrogiej armii, Zwątpił w zwycięstwo i uciekł do Połocka. 2 maja tego samego roku Bolesław wkroczył do Kijowa i ponownie osadził na tronie Izjasława. Wyprawa przyniosła szczodremu nie tylko sławę, ale również ogromne łupy. Dwa lata później sytuacja stała się dla niego jeszcze bardziej sprzyjająca. Jak wspomnieliśmy wcześniej, w 1064 roku podpisane zostało porozumienie między wspieranym przez cesarza Salomonem, oraz popieranym przez Bolesława Gezą. Przez kolejne lata przedstawiciele rodu Arpadów współpracowali ze sobą, przyczyniając się do wzmocnienia pozycji Węgier na arenie międzynarodowej. Z czasem jednak stosunki między krewniakami zaczęły się pogarszać. Według wzmiankowanego wielokrotnie Adama Lubockiego, osobiste urazy oraz rosnąca popularność Gezy sprawiły, że Salomon postanowił się go pozbyć. Zdaniem badacza przełomowa okazała się być wojna toczona z Bizancją, a konkretniej zdobycie Belgradu. Broniący go żołnierze podjęli decyzję o poddaniu się Gezie, a nie Salomonowi, choć to oczywiście ten drugi był formalnym przywódcą wyprawy. Ich postanowienie wynikało z tego, że książę znany był ze swej łaskawości dla wrogów. Węgierski król uznał, że Miarka się przebrała. Zgodnie z jego rozkazem krewniak otrzymał jedną czwartą, a nie jedną trzecią wojennych łupów. To jednak nie usatysfakcjonowało monarchy, który zamierzał definitywnie pozbyć się Gezy. Nim zdołał wprowadzić plany w czyn, potencjalna ofiara dowiedziała się o zamierzeniach władcy. Tym samym rozpoczęła się wojna domowa. Choć Salomon z początku odnosił sukcesy, to wkrótce został zdradzony przez możnych i rycerstwo, przez co poniósł klęskę. Po raz kolejny zmuszony był uciec do Niemiec. Na nic zdała się zbrojna interwencja samego cesarza, którego armia szybko zaczęła odczuwać głód wskutek stosowania przez Węgrów taktyki spalonej ziemi. Ostatecznie Henryk IV przystąpił do rokowań, wycofał swoje wojska i przestał się wtrącać w sprawy państwa węgierskiego. W ten oto sposób szczodry zyskał potężnego sojusznika. Nie trudno się domyślić, że relacje między cesarzem a polskim księciem nie należały do najlepszych. Jeszcze w 1071 roku, czyli trzy lata przed niemiecką wyprawą na Węgry, cesarz wezwał władców Polski i Czech do Miśni, aby raz na zawsze położyć kres wzajemnym sporom. Nakazał on wówczas zarówno Bolesławowi, jak i Wratysławowi zakończyć trwający konflikt i przestrzegać wytyczonych granic. Szczodry respektował słowa Henryka. Ale tylko do kolejnego roku, kiedy to ponownie zaatakował Czechy. Tym sposobem jawnie złamał prawo lenne i zasygnalizował, że odtąd Polska jest państwem suwerennym. Choć cesarz przygotowywał wyprawę zbrojną, aby doprowadzić do porządku niepokornego księcia, to ostatecznie z jego planów nic nie wyszło. Swoją uwagę i środki musiał poświęcić Saksonii, gdzie wybuchł przeciwko niemu bunt. Tymczasem Bolesław skupił się na Rusi gdzie w 1073 roku Izjasław ponownie utracił tron. Tym razem szczodry nie zamierzał angażować swych sił w pomoc wujowi i postanowił uznać władzę Światosława jako kolejnego wielkiego księcia. Dopiero cztery lata później, po śmierci dotychczasowego władcy Rusi, ponownie interweniował zbrojnie na wschodzie, dzięki czemu Izjasław mógł objąć rządy w swym państwie. Z kolei do Polski zostały na powrót przyłączone Grody Czerwieńskie. Syn Kazimierza Odnowiciela niemal od zawsze uważał zdobycie korony za jeden ze swych głównych celów. Póki cesarz i papież mówili jednym głosem, zadanie to było praktycznie niewykonalne. Szczęście jednak uśmiechnęło się do Bolesława, dając mu szansę na realizację marzenia. W roku 1073 mnich Hildebrand został kolejnym papieżem i znany był odtąd jako Grzegorz VII. Dążył on do reformy kościoła. Kładąc szczególny nacisk na odnowę moralną kleru oraz przestrzeganie celibatu, głosił również wyższość władzy kościelnej nad świecką, co spotkało się ze sprzeciwem niektórych władców, którzy do tej pory sami mianowali biskupów, mogąc tym samym wpływać na podejmowane przez nich decyzje. Część monarchów opowiedziała się w tym sporze za papieżem, część zaś stanęła po stronie jego oponenta, Henryka IV, króla niemieckiego i późniejszego cesarza. Bolesław, od zawsze niechętny Rzeszy, stanął po stronie Grzegorza, który chciał rozciągnąć swój protektorat nad licznymi państwami chrześcijańskimi. Decyzja Szczodrego okazała się być trafiona. W 1076 roku, w Boże Narodzenie, Bolesław został koronowany na króla Polski przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Bogumiła. Faktu tego nie mogli znieść nasi zachodni sąsiedzi, co szczególnie widać w kronice Lamberta z Hersfeldu, który pisał następująco. Książę Polski, trybutariusz naszych królów, którego państwo już od dawna było podbite i przemienione, gdy spostrzegł, że nasi panowie, zajęci sprawami domowymi, nie mają wolnej ręki do wojowania z cudzoziemcami, więc niesiony pychą przywłaszczył sobie godność, imię królewskie, przywdział koronę i w sam dzień Bożego Narodzenia poświęciło go piętnastu biskupów. Wydawało się, że Szczodry, obejmując królewski tron, dokona jeszcze wielu sławnych czynów. Tymczasem już wkrótce władca miał stracić wszystko, na co z takim trudem zapracował. Zacznijmy jednak od początku. W 1071 lub 1072 roku biskupem krakowskim, zgodnie z decyzją Bolesława, został Stanisław Zeszczepanowa. Początkowo współpraca między Księciem a dostojnikiem kościelnym układała się dobrze. Jednak wzajemne relacje zaczęły się psuć wraz z wyświęceniem na arcybiskupa Gnieźnieńskiego wzmiankowanego już wcześniej Bogu miła. Zdaniem niektórych badaczy Stanisław miał poczuć się urażony tą decyzją, gdyż prawdopodobnie sam liczył na objęcie urzędu. Jakby tego było mało, jeszcze do niedawna był najważniejszym duchownym w kraju, a obecnie zaczął podlegać metropolicie. Jak zauważył Dominik Karcz, sytuacji nie poprawiła również późniejsza korekta granic diecezji, która prawdopodobnie skończyła się terytorialnym okrojeniem obszaru zarządzanego przez krakowskiego biskupa. Badacz pisze o tym następująco: Stanisław mógł odebrać fakt pomniejszenia obszaru swego biskupstwa jako kolejny krok na drodze degradacji prestiżu i dóbr materialnych. Tym bardziej że poszły za tym uposażenia dla poszczególnych diecezji. Niezwykle ważny moment reformy kościelnej Bolesława, w którym mógł on pokazać swe sympatie czy antypatie do konkretnych biskupów. Tajemnicą pozostanie, jaki był jego stosunek do biskupa Krakowa w trakcie tych nadań, ale późniejsze wydarzenia zdają się potwierdzać, że napięć nie zdołano załagodzić. Najgorsze miało jednak dopiero nadejść. Przywoływany uczony zwraca uwagę na duże znaczenie drugiej wyprawy kijowskiej, jako wydarzenia, które doprowadziło do znaczącego pogorszenia nastrojów wśród możnych. To właśnie w czasie jej trwania na terenie Polski doszło do wybuchu napięć społecznych o niejasnym charakterze. Ich efektem była dezercja wielu rycerzy, którzy byli zaniepokojeni losem swych rodzin i majątków do tego stopnia, że postanowili natychmiast powrócić do kraju. Choć wyprawa Szczodrego ostatecznie zakończyła się sukcesem, to nie zamierzał on łagodnie obejść się z dezerterami. Zaraz po powrocie do domu zaczął bezwzględnie rozprawiać się ze zdrajcami i ich niewiernymi żonami, co spotkało się ze sprzeciwem Stanisława ze Biskup Krakowski miał zagrozić królowi nałożeniem klątwy, gdyby ten nie zaprzestał krwawej zemsty. Niektórzy uczeni sugerują, że kościelny dostojnik mógł stać na czele sprzysiężenia skierowanego przeciwko rządom szczodrego, lecz nie ma na to jednoznacznych dowodów. Prawdopodobnie, co zauważył wzmiankowany już Dominik Karcz, Stanisław czynnie wystąpił przeciw monarsze, a ten uznał to działanie za zdradę i postanowił surowo ukarać biskupa. Według Wincentego Kadłubka wkrótce potem Stanisław został zabity osobiście przez króla podczas odprawienia nabożeństwa. Taką wersję wydarzeń odrzuca wzmiankowany wielokrotnie Adam Dylewski, według którego prawdopodobnie został zwołany synod krajowy, podczas którego metropolita zgodził się z zarzutami monarchy. Ten z kolei wydał wyrok śmierci poprzez obcięcie członków. Zdaniem badacza, nim go wykonano, Stanisław miał zostać ogłuszony bądź nawet zabity przy pomocy tępego narzędzia. Zabójstwo biskupa jeszcze bardziej pogorszyło społeczne nastroje i zjednoczyło przeciwników szczodrego. Władca został obalony przez możnych w 1079 roku i zmuszony był salwować się ucieczką. Tak pisał o tamtych wydarzeniach Gal Anonim. Jak zaś doszło do wypędzenia króla Bolesława, długo byłoby o tym mówić. Tyle wszakże można powiedzieć, że sam będąc pomazańcem bożym. Nie powinien był pomazańca za żaden grzech karać cieleśnie. Wielo mu to bowiem zaszkodziło, gdy przeciw grzechowi grzech zastosował i za zdradę wydał biskupa na obcięcie członków. My zaś ani nie usprawiedliwiamy biskupa, zdrajcy, ani nie zalecamy króla, który tak szpetnie dochodził swoich praw. Bolesław udał się w kierunku Węgier, gdzie mógł liczyć na przychylność Władysława I Świętego który objął tron po śmierci brata. Według relacji Galla, węgierski monarcha wyruszył na spotkanie polskiemu królowi. Gdy wreszcie dostrzegł szczodrego, postanowił zsiąść z konia, chcąc tym samym okazać gościowi szacunek. Ten nie odwzajemnił gestu i pozostał na swoim wierzchowcu, tłumacząc, że to dzięki niemu Władysław został królem, więc nie uważa go za równego sobie. Być może uważał wówczas, że powrót do kraju i odzyskanie tronu są tylko kwestią czasu. Nie dane było mu jednak ponownie objąć władzy w Polsce. Bolesław Szczodry zmarł 2 lub 3 kwietnia 1082 roku, prawdopodobnie w wyniku zamachu. Jak zauważył Dominik Karcz, kilka lat później na polskim dworze rządzonym przez Władysława Hermana, śmierć poniósł również jedyny syn obalonego monarchy. Noszący imię Mieszko. Na pogrzebie potomka obecna była jego nieznana z imienia Matka. Bolesław Szczodry uważany jest za jednego z wybitnych polskich władców. Pod jego rządami Polska stała się ważnym graczem na arenie międzynarodowej, a sam książę poszedł w ślady wielkiego imiennika i sięgnął po koronę królewską. Choć wydawało się, że monarcha będzie z sukcesami władał państwem aż po kres swych dni. To w wyniku popełnionych błędów i bezwzględnego postępowania wobec przeciwników zmuszony był opuścić kraj. Rządy w Polsce przejął jego młodszy brat, który nie posiadał talentów, charakteru ani ambicji Bolesława. Na kolejną osobę, która sięgnie po królewską koronę, przyszło Polakom czekać ponad 200 lat. Ale to już temat na inny odcinek.